Proszę panie, tak. Ja mam pytanie do pana Tomka, bo mnie się kończą w dowodzie rejestracyjnym po te kratki na podbijanie tego przeglądu. Czy ja mam wymieniać dowód, czy... Tak, będzie pan musiał wymienić. Z tego, co ja kojarzę, to jest w ten sposób, że jedzie pan na przegląd. Na przeglądzie panu dają taką karteczkę, że pan przegląd ma, może pan jeździć i musi pan z tym dowodem, z tą karteczką iść do Wydziału Komunikacji i wydadzą panu drugi dowód. Aha, kojarzę taką sytuację z mojego życia. No z kolei po prostu, jeśli nie potrzeba dowodów, no to... Aha, nie musi pan mieć go. No tak, no w sumie, no w sumie, no dobrze pan mówi. W sumie po co? Karteczkę mam, przegląd jest, w ewidencji w CEPiK-u istnieje, policjant sprawdza, przegląd jest, a dowód rejestracyjny, no tak, no po co? No żeby sobie mieć w domu. Dlatego się pytam, no bo to jest ciekawe, no bo po prostu, no tak, skoro nie potrzeba dowodów... Nie trzeba mieć. No to, nie wiem... No, to po co pieczątka? Nie powiedzieli, czy trzeba wymieniać, czy nie trzeba wymieniać. Powiedzieli. A może gdzieś powiedzieli, my to sprawdzimy dokładniej, bo może powiedzieli. No, my sprawdzimy za tydzień, powiemy, dobrze? Dobrze. Po co dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Ale proszę po co państwa, pieczątka w dowodzie? Żeby była. Ale jak nie ma miejsca? No ale ktoś te pieczątki stawia. Ale po co ma stawiać, jak dowód, no, w domu? Ale to pracę ma. No ma, to tą karteczkę wystawi. Że przegląd przeszedł. Myślę, że to jest poważniejsza sprawa. Gdzieś jest, ale to jest różnica, gdzie się stawia pieczątkę. A może on w tym CEPiK-u zapisze, że dowód do wymiany, że trzeba wymienić dowód. No ale to co, policjant powie, wymienił pan dowód, wymieniłem, w domu leży nowy z pieczątką. Myślę, że tam jest też informacja, że wymieniony albo nie wymieniony. Oni wszystko o nas wiedzą, wszyscy wszystko o nas wiedzą. Telefon, który pan ma, wszystko o panu wie. A i rozsyła te informacje innym. Nie, ale jestem takim pioneczkiem, że tam niech sobie rozsyłają. A, ja też tak sobie myślę. Niech się martwią ci ważni, tacy, nie, tam ja się będę martwił. Chwilę przerwy i wracamy. Nie przejmując się niczym.